Dzień dobry Państwu. Nie ja będę dziś występować. Z nami pani profesor Katarzyna Kupczewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych, która opowie nam o przestrzennym uczeniu maszynowym i jego wykorzystaniu w regionalistyce. Zapraszam pani profesor tutaj. Nagrywamy się dla gości, którzy nas obserwują online. Nasze seminaria są w ten sposób zbudowane, że najpierw jest prezentacja 40-45 minut, a potem mamy sesję pytań i odpowiedzi. Będziemy włączać osoby, które są online. Czy będą takie pytania? Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu stacjonarnym i online. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie, że mam przyjemność, że mogę wystąpić na Państwa seminariach, które mają olbrzymią reputację i są wszędzie znane i lubiane. Szanowni Państwo, ten temat jest to oczywiście mało tak stricte geograficzny, natomiast on się z pewnością przydaje do analityki, analityki w przestrzeni. Ja jestem ekonomistką ilościową, nie jestem geografką. I myślę, że to, jakby to też może rzutować na pewno percepcję tego, co robię, tego, co pokazuję. Natomiast wydaje się, że te nasze nauki społeczne stają się bardzo, bardzo powiązane. Ta interdyscyplinarność pojawia się coraz silniej i z pewnością warto jakby widzieć, jak ekonomiści patrzą na przestrzeń i analizy na mapie, jak to ekonomiści profesjonalnie mówią. Tak jak widać na slajdach, temat jest dość nowoczesny, to jest przestrzenne uczenie maszynowe. W ogóle samo uczenie maszynowe jest bardzo, bardzo nowym tematem dla wielu osób. Natomiast przestrzenne uczenie maszynowe jest super nowym tematem. I to, co tak jakby jest w tej chwili na stole, to są bardzo rozproszone badania próbujące takich transplantacji pomiędzy różnymi dyscyplinami, poszukiwania, co się przyjmie i co się przyda w różnych naukach. Stąd wydaje się, że warto by wiedzieć, co jest na stole. Tak? Na przykład kalka z angielskiego, what is on the table, żeby rozumieć, co w ogóle jakby można zrobić, jakie są możliwości techniczne, analityczne na chwilę obecną, tak żeby pomyśleć o swoich badaniach i zastanowić się, czy coś z tego można byłoby w jakiś sposób zaadaptować do swoich potrzeb i do swoich tematów. Dlatego ten podtytuł, taki kolekcja pomysłów i inspiracji dla nowych badań. Ja na końcu pokażę też przykład badania, który wykorzystuje już te narzędzia i pokazuje, że można w zasadzie stawiać i nowe pytania i udzielać na nie nowych odpowiedzi, co jest bardzo, bardzo ważne w nauce. Sam artykuł, czyli sama treść tego wystąpienia, ona pojawiła się ostatnio w Annals of Regional Science. To jest przyzwoite czasopismo regionalistów. Ja sama siebie definiuję jako regionalistę, tak? Chociaż nie wiadomo, kto to jest ten regionalista, tak? Bo to może być geograf, ekonomista i urbanista. W każdym razie to jest taka czasopismo będące platformą tych wszystkich, którzy zajmują właśnie badaniami miejskimi, regionalnymi, środowiskowymi i tam to zostało opublikowane. To jest w wolnym dostępie, open access, więc warto zajrzeć, gdyby ktoś z Państwa chciał wrócić do tego, o czym mówił. I teraz, dlaczego w ogóle ten temat? No to jest tak naprawdę jakby punktem wyjścia jest ekonometria przestrzenna. Nie wiem, na ile wszyscy Państwo jesteście tutaj z tym na bieżąco. Ekonometria przestrzenna pojawiła się na rynku analitycznym w zasadzie w latach 50. ubiegłego stulecia, więc tutaj już możemy myśleć o 70 latach. Ona tak naprawdę jest praktykowana od ostatnich 20 czy 30 lat. Polega to głównie na tym, że tworzy się macierz wag przestrzenny, zwaną, tak jak widać na slajdzie, literką W od Spatial Weights. I to jest taka macierz, która wskazuje, kto jest czyim sąsiadem. Najczęściej najpierw zero-jedynkowo jesteśmy w stanie powiedzieć, co z czym graniczy albo co od czego jest blisko. I tych kryterium bliskości i sąsiedztwa jest oczywiście parę i tak. Natomiast nie jest moment, żeby w to wchodzić. Taka macierz wag stanowi punkt wyjścia do tego, żeby policzyć tak zwane opóźnienie przestrzenne. I opóźnienie przestrzenne w ekonometrii przestrzennej to jest taki elementarny element. I to jest tak naprawdę średnia u sąsiadów.
Czyli oznacza to tyle, że tak jak mamy typową ekonometrię, typową regresję i chcemy modelować jakieś zjawiska, co wpływa na co, to jednym z elementów, jedną ze zmiennych objaśniających będzie ta średnia u sąsiada. Dzięki temu jesteśmy w stanie tak naprawdę złapać to otoczenie sąsiedzkie, otoczenie i najbliższe jednostki, które obserwujemy i wyciągnąć z nich informacje. Tak? To jest, jakby dalej się idzie później, analizując powiązania przestrzenne, autokorelację przestrzenną. To jest dość popularna, praktykowana metoda. Ona jest świetnie ugruntowana. Ja w czerwcu serdecznie Państwa zapraszam. U nas na Uniwersytecie mamy 16. Kongres Światowej Ekonometrii Przestrzennej. Więc jakby te rzeczy się dzieją i to jest. Natomiast gdzie jest problem? Problemy są dwa. Po pierwsze, to jest nieskalowalne. Znaczy, w statystyce mówimy o problemie skalowalności metod. To oznacza, że jak bardzo możemy sobie zwiększyć zbiór danych, żeby wciąż ta metoda działała. No i okazuje się, że ekonometria przestrzenna zacina się w granicach 70 tysięcy obserwacji. To oczywiście, dopóki by wszyscy analizowali regiony, to jakby, no to trudno znaleźć takie terytorium, które ma 70 tysięcy regionów. Tak? Natomiast jeżeli jakby ta nowoczesna analityka pojawia się dla analiz na przykład na punktach, możemy sobie wyobrazić, że punkty mogą dotyczyć wielu obserwacji. To mogą być firmy, to mogą być nieruchomości, to mogą być konsumenci w przestrzeni, to mogą być sklepy. Tak to te 70 tysięcy jest już całkiem łatwo nazbierać, tak? I przekroczyć to. I tak naprawdę stworzenie macierzy wag, która byłaby 70 tysięcy na 70 tysięcy, powoduje najczęściej odpowiedź systemową out of memory. Skończyła się pamięć. W jakimkolwiek komputerze by to nie było. No dobra, można niby powiększyć pamięć komputera. No podwójmy to, tak? No to 150 tysięcy. No a co jak mamy zbiór danych, który ma milion obserwacji? Tak? No nie można tych komputerów rozbudowywać w nieskończoność. Więc to jest taki problem, z którym ekonometria przestrzenna się bardzo boryka. Że ta skalowalność, ona oczywiście zależy od hardware'u, natomiast jest ograniczona. Natomiast drugi problem, dużo, dużo poważniejszy, to jest problem predykcji. Przynajmniej ekonomiści zazwyczaj jakby przyjęło się, że ekonomista objaśnia, kto wpływa na to. Jak mamy jakieś tam zjawisko, i te nasze modele ekonometryczne najczęściej mówią o tym, że X wpływa na Y. I koniec, kropka. Jakby bardzo rzadko stawiamy sobie pytania o predykcję, to znaczy co będzie w przyszłości. To jest chyba jedno z takich podstawowych pytań w nauce, tak żeby to było wszystko użyteczne. I jakby prognozowanie w przypadku ekonometrii przestrzennej jest o tyle skomplikowane, że jak dodamy sobie nową obserwację, to nie mamy dla niej tak zwanej skalibrowanej, czyli jakby uwzględnionej w modelu, do którego liczyliśmy, macierzy wag przestrzennych, bo jej tam nie było. Czyli taki najbardziej typowy problem. Jeżeli na przykład tworzymy modele wyceny nieruchomości i chcemy jakby zbadać, na ile mieszkania w sąsiedztwie wpływają na cenę tego mieszkania, które my wyceniamy, tak? No to jest jasne, że jak pojawia się nowa transakcja, to nie ma jej w zbiorze danych, tak? No bo no, taka jest istota tego sprawy. I to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zastosować tych modeli, dlatego że one no, technicznie tak by nie widzą tej obserwacji, nie mają tej macierzy wag i to nie działa. Więc oczywiście próbuje się robić jakieś obejście, ale generalnie to są takie dwa jakby punkty, które powodują, że ta ekonometria przestrzenna doszła do ściany. I pomimo, że jakby 30 lat się fantastycznie rozwijała, w danych, które były świetnie określone, czyli danych regionalnych, to się zacięła. Zacięła się i koniec. Ale wyzwania są wciąż, tak? To znaczy w tej chwili napływ danych, które są geolokalizowane, gdzieś tam jakieś statystyki widziałam, że nawet 80% danych, jakie w ogóle istnieją na świecie, może być geolokalizowane. Oznacza, że musimy mieć metody analityczne, które pozwalają na właśnie modelowanie tego z uwzględnieniem przestrzeni. Więc to jest tak jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście można powiedzieć, istnieje metoda GWR. Nie wiem, czy Państwo się z tym zetknęli. Geographic Weighted Regression, czyli regresja ważona geograficznie. To jest taka regresja, która robi takie małe, zwykłe regresyjki, takie najzwyklejsze, tyle że jakby wybiera punkt
I no to tak jakby wziąć przykrywkę od czegoś. Jeździ takim kółeczkiem, elipsą po przestrzeni i zbiera punkty, które mają wejść w tą regresję. Czyli mówię o tym regresja lokalna, czyli nie wszystkie obserwacje są uwzględnione w całym tym modelu, tylko jakby dla każdej obserwacji buduje się jego własne otoczenie i na tej podstawie jakby tworzy się takie mikroregresy. To pozwala świetnie tak jakby modelować tak zwaną heterogeniczność przestrzenną, tak? Czyli nie mamy jednego współczynnika w przestrzeni. Bo tak jak to jest zwykle w ekonometrii, że jest jedna beta dla wszystkich obserwacji, tylko mamy je lokalne. I one rzeczywiście mogą być fajnie zróżnicowane i możemy widzieć, tak jakby, która część terytorium reaguje w inny sposób niż jakaś inna. Natomiast tutaj znowu problemem tak jakby optymalizacyjnym, problem optymalizacyjny nas zacina, tak? To znaczy ta metoda działa w ten sposób, że te kółka, które jeżdżą po powierzchni i zbierają te punkty do regresji, one mogą być większe i mniejsze, tak? My mówimy o tym profesjonalnie jako adaptive kernels czy fixed kernels, czyli takie stałe rdzenie, rozszerzające się rdzenie. To oczywiście można o tym mówić w sposób skomplikowany, natomiast istota jest taka, że to kółko jest większe albo mniejsze. Albo bardzo duże, albo bardzo małe. Pytanie, jak duże ma być to kółko? No więc metoda działa tak, że próbujemy wszystkie możliwe kółka i szukamy, które daje najlepszy wynik. Co oznacza, jeżeli mamy powiedzmy 1000 obserwacji, to musimy zrobić 1000 mikroregresji dla jednego promienia. Do tego, jeżeli optymalizacja zwykle to jest około 15-20 iteracji, tak, no to te 1000 iteracji, czy na 1000 punktów, musimy przemnożyć przez 15, no co daje nam 15 tysięcy regresji. No jak punktów jest milion, to sobie już każdy może przeskalować, ile tego się robi, na przykład 15 milionów regresji. Tak, no i to się znowu zacina. Więc znowu ta metoda też nie jest skalowalna i stąd tak naprawdę jest duże ciążenie, żeby móc uwzględniać jakby geolokalizację, ale też odpowiedzieć na nowoczesne wyzwania. Tak? I te nowoczesne wyzwania to jest po prostu duży zbiór danych, no bo takie te zbiory są. Po drugie, możliwość prognozowania i to, że tak jakby modelujemy tą heterogeniczność, która pojawia się lokalnie, a nie traktujemy, że wszystko jest takie samo. Więc to są takie punkty wyjścia, które myślę, że każdy z nas w swoich badaniach gdzieś tego dotyka. Poza tym trzeci taki punkt to jest to, że nas korci do nowych danych. Nie wiem, na ile Państwo pracujecie na danych satelitarnych, tak, ale one mają olbrzymi potencjał. Znaczy największy ich potencjał jest taki, że one są świeże. I o ile na dane z GUS-u, tak, czy z innych ze statystyki publicznej, tak, czy z czegokolwiek, no, trzeba po prostu poczekać, które dane satelitarne są w zasadzie za chwilę. I ich przetwarzanie tak jakby daje dużo, dużo możliwości. Ale to tak jakby znowu wymaga nowoczesnych metod, tak, dlatego że to jest z natury rzeczy duże zbiory. Dlatego właśnie to przestrzenne uczenie maszynowe, spatial machine learning, pojawia się coraz częściej w literaturze jako odpowiedź tak naprawdę na te wyzwania i możliwości modelowania. I teraz, szanowni Państwo, to jest oczywiście generalny wstęp, taki bardzo, bardzo ogólny, dlaczego w ogóle warto na to popatrzeć. To, o czym za chwilę opowiem, to są dwa takie bardzo podstawowe slajdy, takie znowu rzucające ogólną koncepcję na to, jak w uczeniu maszynowym próbujemy rozumieć, tak? To znaczy jaki jest ten fundament i jaka jest jakby logika w ogóle samego modelowania. Natomiast kolejne później slajdy są już dużo bardziej techniczne i ja myślę, że jakby będę znacznie szybciej przechodzić przez te techniczne slajdy. One oczywiście mają odzwierciedlenie w tym artykule, który pokazywałam, więc do tego wszystkiego można wrócić. Natomiast ważne, żeby rozumieć tak jakby w ogóle w którą stronę idzie. I teraz tak, to co Państwo widzicie w tej chwili na tym obrazku, na tym wykresie, to jest jakby taka próba systematyzacji tak zwanego uczenia nienadzorowanego. Unsupervised to jest uczenie nienadzorowane, no w tym przypadku przestrzenne. I tak naprawdę myślimy o tym, jak klastrować dane z geolokalizacją. Tak naprawdę jest to najbliższe statystyce, przy czym my nie wiemy, tak, jaką etykietę ma która obserwacja. My widzimy te dane w przestrzeni, tak, jako dane gdzieś tam geolokalizowane, najczęściej punkty. Mogą być oczywiście regiony, ale regiony można reprezentować przez centroidy, to są wtedy punkty. Te regiony czy punkty mają jakąś cechę albo nie. Są gęściej albo rzadziej zlokalizowane i próbujemy jakby to w jakiś sposób pogrupować.
I to, co się, jakby to, co można zrobić, jakby to jest ten pierwszy rząd, pierwszy wiersz, to to, że po prostu klastruje się geolokalizację. To znaczy, to jest taka metoda, tak naprawdę, po angielsku się nazywa catchment areas, czyli takie obszary jakby przynależące do jednej grupy. Najczęściej to jest na przykład obwód urzędu pocztowego albo uczniowie przynależni do szkół, tak? Albo jak wydzielamy terytoria dla przedstawicieli handlowych. Tak? To są znowu takie spójne terytoria, które są zupełnie przestrzennie wyodrębnione, niezależnie od tego, jakie one mają sektor. Tak? I tutaj jakby do tych metod takich podstawowych należy, czy K-średnich, czy PAM, czy Klara, czy klastrowanie hierarchiczne. To są oczywiście metody, one mogą brzmieć obco dla tych, którzy nigdy tego nie studiowali, natomiast to są metody, które powstały w latach 60., 70., to nie są trudne metody, one są, powiedziałabym, do nauczenia się w jeden czy dwa dni. I one rzeczywiście pozwalają nam jakby pogrupować te dane w przestrzeni, ale to jest oczywiście niedoskonałe. Tak? Druga taka podstawowa metoda, która jest stosowana i często to ludzie o tym mówią, przestrzenne uczenie maszynowe, chciałam mam obiekcję, czy to na pewno tak jest, to jest grupowanie cech. Tak? Czyli jeżeli mamy jakąś wielowymiarową, mamy obserwację, tak? Która ma wiele jakby informacji w sobie, to próbujemy grupować te cechy, tworzyć klastry, czyli grupy podobnych, czy obserwacji o podobnych cechach i mapować to i powiedzieć, gdzie to jest. Więc tak jak Państwo widzicie w tym kwadraciku, mamy tam kółka, trójkąty, gwiazdki, kwadraty. No to są, to jest jakby przynależność już do klastra, natomiast to gdzieś jest. Tak? No i część badaczy rzeczywiście nazywa to uczeniem przestrzennym maszynowym. Daje to pewien wgląd w to, co się dzieje, natomiast podejrzewam, że każdy z Was czuje, że klaster jest jednak czymś, co powinno być na spójnym terenie, znaczy on powinien być ciągły w przestrzeni. Dlatego ten trzeci wiersz to jest właśnie już takie powiązanie, takie połączenie cech i geolokalizacji. To są takie algorytmy, które mają dwa elementy w sobie, czyli optymalizują jakby po dwóch kryteriach. Po pierwsze po cechach, czyli podobieństwie tych charakterystyk oraz po lokalizacji. Tak? I dbają o to, żeby klastry były w miarę podobne do siebie, jeśli chodzi o cechy, i były koło siebie. I te algorytmy powstawały w latach 90. mniej więcej, czyli to już też jest prawie za chwilę 30 lat. Najpopularniejsze Skater i RedCap, później w latach 2000, czy nawet 2012, ClastGeo i Bootstrap ClastGeo, te algorytmy jakby no, pozwalają rzeczywiście w miarę to sprawnie zrobić i to się dzieje. Co można jeszcze klastrować? Tak? Znaczy, można sklastrować te współczynniki z regresji ważonych geograficznie. I to jest coś, co ja pokażę w przykładzie empirycznym. To, co Państwo widzicie w tym pierwszym boksie, to są tak jakby obszary, tak? Czy tak jakby takie te mikroregresje, gdzie Y zależy od jakichś X-ów. I to nam generuje tak naprawdę masę współczynników. Dlatego, że w regresji ważonej geograficznie my nie dostajemy jednego współczynnika, tak jak w zwykłej regresji. My dostajemy współczynnik dla każdej obserwacji, dla każdej zmiennej. Więc to jest tak naprawdę, tak jakbyśmy mieli drugi zbiór danych, to jest ten sam rozmiar i próbujemy go w jakiś sposób uporządkować, czyli zbadać ten wpływ, który jest bardzo zróżnicowany najczęściej w przestrzeni i wyciągnąć jakąś wiedzę z tego. Tak? No ale to jest znowu masa danych. No i to najczęściej jakby też podlega klastrowaniu i te współczynniki jakby grupujemy w takie klastry o podobnych wartościach. I to rzeczywiście daje bardzo fajne wyniki. To pozwala badać heterogeniczność przestrzenną, czyli takie terytoria, gdzie jakby dana zmienna reaguje w inny sposób niż gdzie indziej. Tak? Więc to są, no mówimy o tym jakby spatial drift, czyli drift przestrzenny, ale to są właśnie takie obszary o innych charakterystykach. I ostatnia metoda, która jest nieco inna od pozostałych, to jest klastrowanie w oparciu o gęstość. Czyli punkty mogą być zlokalizowane gęsto, one się wtedy aglomerują, albo w jakieś tam rozproszenie. No, myślę, że większość zjawisk gospodarczo-społecznych, w ogóle działalności społecznej, gospodarczej ludzi ma właśnie taki charakter, tak? Czyli metropolie, skupiska ludzi, aglomeracje jakby powodują, że te punkty są bardzo blisko siebie zlokalizowane. Natomiast gdzieś tam peryferia, obszary wiejskie jakby mają zdecydowanie niższą gęstość tego wszystkiego. I jakby te metody pozwalają
wytropić, gdzie punkty są zebrane gęsto. Tak? I to jest jakby automatyczna metoda, która po prostu poszukuje tych obszarów o wysokiej aglomeracji i wskazuje. Tak? I to, co jest inne, to ta metoda nie klastruje wszystkich obserwacji. Znaczy można nie należeć do jakiegoś klastra, po prostu zostaje się takim szumem i to oznacza, że to jest obserwacja poza klastrem gęstości. Znowu to daje niesamowite możliwości analityczne, dlatego że to jest metoda zupełnie automatyczna. Tak? My nie musimy zakładać a priori liczby klastrów albo gdzie one są, tak? To samo nam to znajdzie i wskaże, tu jest klaster. Więc to rzeczywiście bardzo fajnie działa, w szczególności przy masowych danych. Tutaj skalowalność tej metody jakby jest coraz lepsza, w szczególności przez rozwiązania bootstrapowe. Na wielotysięcznych zbiorach obserwacji to można realizować. I jakby wokół tego są też statystyki, które trafią, były bardzo często wykorzystywane, w szczególności przy pandemii, PATSCAN, statystyka Kulldorfa. Ona jest popularna, ona powstała w latach 90., natomiast jej popularność wynika z tego, że profesor Kulldorf zadbał o software, który jest prosty w obsłudze i rzeczywiście on się dobrze przyjął w środowisku i sporo badań tych covidowych właśnie było opartych o tą statystykę, gdzie badało się gęstość zachorowań, liczbę przypadków właśnie i poszukiwało się tak naprawdę tych klastrów gęstościowych, czyli tak naprawdę ognisk epidemii. Więc tak jak Państwo widzicie, jakby klastrować można na różne sposoby. To oczywiście jakby to jest tylko taka pierwsza warstwa. W samym artykule są przedstawione różne badania z ostatnich paru lat, które wykorzystują te metody i można tam się do tego odwołać, co badacze jakby sprytnego wymyślili w analizach geoprzestrzennych. Natomiast jakby sam mechanizm czy jakby układ czy podział tych metod jest właśnie taki. Więc tutaj jakby więcej póki co nie występuje i z tego menu trzeba wybrać. Natomiast uczenie maszynowe ma tą swoją drugą nogę. Jakby patrząc na to z perspektywy tradycyjnej, powiedzielibyśmy tą nogę ekonometryczną. I to jest wtedy uczenie supervised, tak? Czyli nadzorowane. I jak z kolei to jest realizowane obecnie w takich nowoczesnych badaniach? Tak jak Państwo widzicie na samej górze, mamy przede wszystkim jakby cztery etapy tego modelowania. Tak jest po pierwsze data integration, integracja danych, później modelowanie, później jakby doskonalenie modeli i predykcja. I ta predykcja jest chyba tym elementem, który po prostu kusi, żeby w ogóle tego użyć, dlatego że te inne metody niekoniecznie jakby ten czwarty element zawierają. Najbardziej czasochłonna jest oczywiście integracja danych. Ci z Państwa, którzy pracują w ogóle z danymi geolokalizowanymi, to macie pewnie dużo lepszą nawet świadomość niż ja, tak? Że te dane mogą być przynajmniej w takich jakby granulacjach i formatach jako images, tak? Czyli tak grafika, tak jak dane satelitarne. I wtedy są to dane pikselowe najczęściej. Możemy mieć punkty, tak? Które są zlokalizowane regularnie, nieregularnie. Możemy mieć gridy. Chyba najfajniejszym gridem w Polsce dostępnym jest grid populacyjny. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję z tego korzystać. To jest grid kilometr na kilometr z populacją. On jest w tej chwili dla 2011 roku, bo to jest po spisie powszechnym, natomiast w grudniu tego roku będzie opublikowany nowy grid populacyjny z nowego spisu powszechnego, co oznacza, że jeżeli chcecie mieć super precyzyjną informację o tym, jak wygląda populacja w każdym kilometrze naszego kraju, to jest dostępne, tak? Czy za chwilę będzie dostępne. Oczywiście poligons, tak? Poligons, czyli wieloboki, czyli typowe obszary administracyjne, gminy, powiaty i wszystkie inne, dla których mamy dane. I linie, tak? Linie w postaci dróg, rzek, torów kolejowych i czego tam jeszcze. Więc jakby przynajmniej te pięć typów danych występuje w analityce gospodarczo-społecznej i to od nas zależy, jakby do jakiego poziomu to zintegrujemy. Tak? To, co ja tutaj na samym dole pokazuję, to, że możemy integrować do gridów czy rastrów, tak? No to jakby optycznie jakby wygląda na to samo, jest to pewna kratka, siatka, w której agregujemy dane, możemy jakby pozostać na punktach albo możemy przechodzić na piksele. I to jest taka decyzja badacza. Ona oczywiście wpływa, znaczy wynika z tego, co mamy, tak? Ale też wpływa na rozmiar zbioru danych, tak? Dlatego że te dane, oczywiście piksele będą drobniejsze niż gridy. Więc tutaj jakby kwestia wielkości zbioru danych będzie kluczowa. Tak? I
To rzeczywiście się robi, tak? To jest to olbrzymia praca, żeby te dane dobrze zintegrować. Tutaj też jest masa badań, jak przechodzić między tymi danymi, jak dane rozciągać, uciąglać, agregować, syntetyzować. No, to wszystko ma swoje zasady. I tu się też wciąż poszukuje dobrych rozwiązań, które rzeczywiście są możliwie dobre. Natomiast jak już to uzyskamy, to tak naprawdę przechodzimy do tej fazy modelowania. Tak? I samo modelowanie to są oczywiście, bo uczenie maszynowe to supervised, tak? Czyli nadzorowane, de facto jest formą ekonometrii. Tak? Tyle, że różnica polega na tym, że o ile w ekonometrii my operujemy jakby estymatorami, które najczęściej jakby badają odległość pomiędzy obserwacją a jakąś średnią warunkową i to jest tak naprawdę zawsze oparte na tak zwanych różnicach kwadratów, tak? Czyli tak naprawdę obserwacja średnia, a gdzieś tam ta wartość, która jest wokół średniej i próbujemy tak znaleźć nachylenie, tak? Czyli tak naprawdę tą oś, która jakby pozwoli złapać jak najwięcej punktów w pobliżu. Natomiast uczenie maszynowe ma po prostu inny algorytm, inną filozofię. Tak? Z jednej strony to może być drzewo decyzyjne, w którym po prostu się rozchodzi, tak? Jeżeli wartość jest większa od 50, to w prawo, jeżeli jest mniejsza od 50, to w lewo. Później mamy kolejne rozwidlenie, jak tam kolejna obserwacja będzie większa niż 8, to w prawo, a jak nie, to w lewo. Tak więc tego typu drzewa decyzyjne pozwalają nam nieliniowo modelować tą relację. Albo mamy znowu sieci neuronowe, tak, które przekodowują wszystko na sygnał, tak, a sygnał jest zero-jedynkowy, tak, czyli tutaj musimy sobie trochę taką zadać odpowiedź, czy coś jest większe od 30, tak, no to sygnał jest na 1, nie na 0. To jest oczywiście olbrzymie uproszczenie, bo te metody są oczywiście dużo bardziej skomplikowane, natomiast jakby to pokazuje, że my wciąż szukamy relacji między zmienną objaśnianą, a zmiennymi objaśniającymi. Tyle, że po prostu znajdujemy te relacje w inny sposób, tak? Nie w sposób taki typowy ekonometryczny, tylko właśnie w sposób tego uczenia maszynowego, tak? Czyli algorytmów uczenia nadzorowanego. I tutaj oczywiście możemy mieć czy regresję, czy klasyfikację, czy klasyfikacje najczęściej są związane ze zmiennymi zero-jedynkowymi lub innymi kategoriach, albo tego regresja ważona geograficznie, gdzie mamy te lokalne regresje. To, co jest w tej chwili olbrzymią dyskusją, to żeby zastąpić w jakiś sposób inteligentnie informacje z sąsiedztwa. Tak? Ta informacja z sąsiedztwa jest, do tej pory była to opóźnienie przestrzenne, czyli średnia u sąsiadów, natomiast ponieważ to jest niewykonalne, tak? No, to się zacina, tak? Ze względu na skalowalność metody, no to próbuje się znaleźć inne te odległości. I tutaj mamy tak jakby kilka koncepcji i one są tutaj wymienione w tych szarych punktach, czyli mamy różnego rodzaju odległości po powierzchni, tak żeby jakby mimo wszystko tę informację z sąsiedztwa w jakiś sposób odnaleźć. Przy czym to nie jest dyskusja skończona. Jedni piszą, że coś działa, inni mówią, że to im absolutnie nie działa. Z takich chyba najbardziej abstrakcyjnych rzeczy było to, jak wkładają obraz, tak? I jeden z badaczy włożył zdjęcie teściowe. No i okazało się, że to jest bardzo dobry predyktor jakiegoś tam zjawiska, tak? No i okazało się, że to niekoniecznie znowu może działać. Natomiast jakby jak się rzeczywiście jakby podłubię w tych metodach, to udaje się skalibrować dobrze te modele. Później one są oczywiście dopasowywane, czyli mamy te procedury cross-walidacyjne, gdzie modeluje się na jednym na terenie, a testuje się model na drugim terenie, poszukiwania przez wariogramy. No, są to metody, które pozwalają nam znaleźć dobry model. I to, co jest najważniejsze z tego wszystkiego dalej, to, że po prostu możemy zrobić dobrą predykcję. Te predykcje w przypadku uczenia maszynowego bardzo często polegają na tym, że jeżeli daną wejściową jest obrazek, tak, czy zdjęcie satelitarne, tak, mówimy o tym image, tak, ale to może być zdjęcie czegokolwiek, to jak nasz model już umie rozpoznawać te informacje z tego zdjęcia, to włożenie nowej informacji, nowego obrazka, nowego zdjęcia satelitarnego powoduje, że dostajemy nową odpowiedź. Tak. I to jest też niesamowicie kuszące. Znaczy, to jest rzeczywiście przyszłość. I o ile to jest świetnie w tej chwili już zrobione dla zbóż, to już jest na przykład w produkcji gusowskiej, jakby GUS rozpoznaje uprawy ze zdjęć satelitarnych regularnie, o tyle wciąż się rozwija dla na przykład geografii społeczno-ekonomicznej, czyli rozpoznawanie rozwoju gospodarczo-społecznego ze świata.
To jest jeden z takich tematów, który w tej chwili bardzo intensywnie jest rozwijany w literaturze. No, plus do tego dokłada się wskaźniki na przykład NDVI, tak, czyli tak zwany indeks zieloności z danych satelitarnych. No, to rzeczywiście jest ta przyszłość. I teraz tak, to są tak jakby te dwa fundamenty uczenia maszynowego. I ja podejrzewam, że Państwo będą nieco mniej jakby zainteresowani już tymi wszystkimi szczegółami, więc ja tutaj zachęcam do zapoznania się z tym artykułem dla tych, którzy chcą rzeczywiście zobaczyć, jak te rozwiązania bardzo konkretnie zostały zrealizowane w literaturze i jakie tematy zostały poruszone, ale to jest pełen przekrój, tak? Znaczy ja poszukiwałam tematów generalnie z regionalistyki, tak? Czyli wokół gdzieś tam rozwoju gospodarczo-społecznego, próbując jakby znaleźć rozwiązania, które mogły, pojawiły się gdzieś wokół, tak? Czyli no to jest trochę takie znalezienie tego, co już jest w badaniach społecznych i to, co może być w tych badaniach społecznych. Więc tego rzeczywiście jest sporo i ja przez to przejdę w miarę szybko, dlatego że to jest zbyt techniczne, wydaje mi się. Natomiast tak, żeby tą część jakby podsumować, to znaczy to, o czym mówiłam, pozwala nam myśleć dużo, dużo odważniej o tej efektywności w big data. Po prostu uczenie maszynowe jest bardziej elastyczne, to znaczy ono nie ma tych ograniczeń takich skalowalności. Więc pozwala rzeczywiście dużo większe zbiory danych obrabiać i dzięki temu jakby nowe dane wykorzystywać, w szczególności te pochodzące z danych satelitarnych. Tak, czy to są zdjęcia oceanów, czy to są mapy terenu, czy to są zdjęcia świateł, czy to są indeksy zieloności, to wszystko fajnie działa. Po drugie, my możemy tak naprawdę inne wzorce przestrzenne jakby modelować, czyli ta izotropiczność, taka heterogeniczność, to jest coś, co do tej pory było bardzo słabo modelowane. I jak się popatrzy na literaturę, to w zasadzie większość tak jakby mówi tylko o autokorelacji przestrzeni, czyli podobieństwie w przestrzeni. A coraz częściej podkreśla się jednak potrzebę badania zróżnicowania w przestrzeni. Czyli trochę odchodzimy od takiego uśredniania do poszukiwania indywidualizmów w tych danych. I tak naprawdę te metody póki co tak jakby one w ogóle nie są dostosowane do tych wyzwań. Tak? Więc to rzeczywiście jakby te nowe podejście jest takie trochę szersze. No i trzecie to jest jakby nowe tematy. Więc oczywiście jakby mamy nowe możliwości, ale co jest jakby wyzwaniem? Tak? To, co się powoli zaczyna robić, to modelowanie 3D. Modelowanie 3D no, jednak nie jest wciąż takie oczywiste. Znaczy, tak jak my jesteśmy tutaj w budynku, to wszyscy, czy są na parterze, na pierwszym piętrze, czy na drugim, to wszyscy są w tym samym miejscu, chociaż nie są. I to samo niestety jest w danych, to znaczy w szczególności dla danych dla metropolii jakby to zaczyna być pewnym problemem. Więc te rozwiązania 3D bardzo powoli się pojawiają, ale się pojawiają. I to, co myślę, że też jest dość ciekawe, to się już pojawiło jakieś 5 lat temu, modelowanie na podstawie zdjęć z Google Studio. Czyli badanie bezpieczeństwa na przykład na podstawie zdjęć. Tutaj akurat wyszło, że im więcej elementów zielonych, tym bezpieczniej. I to jakby taka informacja ze zdjęcia jest korelowana z tym, ze statystykami policyjnymi po prostu. Ale też tak jakby modeluje się, no po angielsku się mówi urban disorders, tak? Czyli taki nieporządek trochę w mieście, typu jakieś tam niedopałki, graffiti, puste butelki i tak dalej. To po prostu się zlicza z tych zdjęć. Tak? No, Google Photos po prostu je obejmuje, więc można to policzyć i jakby określić stopień zaniedbania, stopień bezpieczeństwa, stopień biedy. No te rzeczy są. Też jakby stopień używania rowerów jest liczony w ten sposób. Widziałam badanie, w którym po prostu liczono rowerzystów, którzy się załapali na Google Foto i dzięki temu można było zobaczyć rzeczywiście, jaka jest popularność rowerów i zapotrzebowanie na rowery w danej okolicy. Więc to są rzeczy, które się modeluje w tej chwili, ale to wymaga właśnie tych wszystkich metod, znaczy tego się nie da zrobić typowymi metodami. I teraz krótko o samej tej aplikacji. Znowu jakby dla zainteresowanych to jest artykuł w Open Access, mój i kolegi. Myśmy badali stabilność czasoprzestrzenną subrynków mieszkaniowych. Właśnie używając danych geolokalizowanych i powiedzmy uczenia maszynowego i regresji ważonej geograficznie. To jest artykuł w Land Use Policy z zeszłego roku, więc dość łatwy do znalezienia. I w czym była rzecz? Znowu krótko o tym mówiąc.
Ekonomiści lubią budować modele wyceny nieruchomości, dlatego że to jest ważne, to jest rynkowy produkt, jakby mając dobry model możemy wycenić, ile jest warta dana nieruchomość w przyszłości, znaczy no, jak zostanie zgłoszona do sprzedaży. I teraz to, co jest jakby niesamowicie ważne i to, co każdy z nas obserwuje, że świat się zmienia. No i pytanie, czy jak sądziliśmy, że gdzieś było prestiżowo, to czy to wciąż jakby teraz jest nadal w tym samym miejscu prestiżowo, tak? Czyli mówiąc znowu językiem ilościowym, na ile jakby cechy danej lokalizacji są trwałe, tak? To znaczy, czy klastry pewnych subrynków mieszkaniowych zostają w tych samych miejscach, czy one się może przesuwają o ulicę, czy dwie rozszerzają, zawężają, no to jest tego typu badanie i trochę typu zagadka. Czy można tak naprawdę używać modelu, który jest z jakiegoś tam z przeszłości, do wyceny nowych nieruchomości, tak? Czyli taka stabilność, jeżeli określimy sobie stabilność czasowo-przestrzenną, to jesteśmy w stanie odpowiedzialnie użyć modelu w nowym okresie. I to, co myśmy tutaj robili, to, że myśmy wykorzystali procedurę rastrowania, to znaczy, ponieważ transakcje w każdym okresie są gdzie indziej, no to jest naturalne, że jak się raz kupuje mieszkanie, to się go za rok nie sprzedaje. I to powoduje, że jakby te dane są zupełnie nieporównywalne w czasie. Natomiast rastrowanie pozwala je wprowadzić do wspólnego mianownika, do jakiegoś tam kratki, tak, która agreguje te dane. I można porównywać jakby te kratki wobec siebie, tak? I dzięki temu te nieruchomości. I myśmy użyli tutaj takiej miary do porównywania klastrów, to jest RAND Index, który pozwala sprawdzić, czy w dwóch okresach dana obserwacja należy do tego samego klastra. W szczególności, czy taka kratka rastrowa jest w tym samym klastrze, czy nie. To się okazuje bardzo, bardzo efektywną metodą i dość prostą, jakby relatywnie do tych wszystkich metod, które są dostępne. I można jakby jedną liczbą, jedną wartością od 0 do 1 wskazać, czy to jakby jest stabilny klaster, czy nie. I tak, żeby króciutko pokazać wyniki, myśmy oczywiście zestymowali tak zwany model hedoniczny, czyli cena metra kwadratowego jest wyjaśniana przez, no, brutalnie mówiąc, przez wszystko, co się da, czyli cechy, które są zgromadzane jako informacja dla danej transakcji, czyli takie wewnętrzne nieruchomości, plus całe otoczenie, tak? Czyli tak to, co możemy wyczytać z otwartych map, gdzie to jest, koło czego to jest, czy to jest koło parku, czy to jest daleko, czy blisko od centrum, ile się jedzie autobusem, samochodem i tak dalej, i tak dalej. To, co tutaj widać, to są te rastrowane dane, tak? Czyli możemy mieć rastrowaną cenę i to rzeczywiście fajnie się sprawdza, widzimy, jakie są wzorce przestrzenne, wyceny nieruchomości. To jest akurat dane z 2014, natomiast to wyglądało w miarę podobnie. No, Polska, tak jak i cała Europa, tak? To centrum jest najdroższe, w Stanach byłoby pewnie nieco inaczej. Więc tutaj jakby to modelowanie też mogło być oparte o taki model, w którym my liczymy odległość od centrum, tak? Dlatego że ta wycena rzeczywiście spada wraz z odległością od centrum. I to, co jest tak jakby ważne i to, co jakby nawiązuje do samego badania, to jest ten drugi wykres, który pokazuje zrastrowane współczynniki z GWR-u, tak? To jest tej regresji ważonej geograficznej. Popatrzcie Państwo, że one są zróżnicowane w przestrzeni, ale tworzą tak jakby takie klastry. To nie jest taka sieczka, tak? Taka szachownica, że jakiś taki nie wiadomo jaki wzór. Tylko widać rzeczywiście pewne grupy, tu zielone, tu różowe, tam żółte. Czyli widać, że te współczynniki rzeczywiście są podobne do siebie w przestrzeni. A to pozwala modelować tak zwane subrynki. Czyli subrynki, czyli obszary, które mają w miarę podobne cechy, czyli jakby wpływ określonej zmiennej na tą wycenę. To akurat był wiek budynku. To zróżnicowanie nie jest jakieś takie kolosalne, tak? Bo one są od -22,6 do -22,1, więc to nie jest jakaś przepaść, natomiast ona jest. Tak? Jak zbierze się jakby łącznie te wszystkie elementy, to rzeczywiście można te rynki zróżnicować. Tutaj widać jakby element klastrowania, znaczy taką diagnostykę, czy klastry są rzeczywiście dobrze wyodrębnione. Myśmy tutaj wyodrębniali 10 klastrów, myśmy mieli 10 lat, po 6 tysięcy obserwacji w każdym roku. No i było pytanie, czy rzeczywiście te klastry są takie w miarę rozdzielne, tak, czyli te subrynki. No i to pokazuje, że są, tak, że to rzeczywiście widać w miarę równomierne i w miarę jakby zróżnicowane. I to, co nam się udało zrobić, to właśnie ten pierwszy wykres to wyodrębnienie tych rynków. To znaczy myśmy mieli 19 zmiennych objaśniających tą cenę mieszkania. No i udało się jakby znaleźć te subrynki, które one są trochę jakby ponaddzielnicowe, jeśli chodzi o Warszawę. Natomiast widać, że one jakby w miarę są stabilne i ciągłe w przestrzeni. Tak? Więc to jest jakby jedna rzecz.
Dalej widzicie Państwo, że jakby w ramach tych klastrów oczywiście te zmienne wciąż są zróżnicowane, więc to nie jest, znaczy myśmy budowali klastr dla 19 zmiennych łącznie, ale każda indywidualna zmienna rzeczywiście wciąż wykazuje zróżnicowanie w ramach tych klastrów, więc to jest całkiem stabilna metoda. I sam RAND Index, to są już ostatnie dwa slajdy. Sam RAND Index pozwala, znaczy jak on działa? Znaczy myśmy, to jest tak, że my mamy obserwację w dwóch okresach. Teraz jeżeli macie Państwo klastry w roku 2014-2020. Jak sprawdzić, ok, ta obserwacja była w klastrze pierwszym, a ta w klastrze trzecim. Porównanie tego wprost jest bez sensu, no bo tu jest jeden, tu jest trzy, no to są różne klastry. Ale jakby klastry mogą mieć różne etykiety. Stąd ten indeks RAND-a polega na tym, że porównujemy pary. Word niestety bardzo często mi to podkreśla, jak pisze compare pairs of RAST resources, tak? Czy punktów. Pary. Więc bierzemy tutaj dwa i sprawdzamy, czy one są w tej, że jakby te obserwacje należą do tego samego klastra. Więc jeżeli w jednym okresie należą do tego samego klastra i w drugim okresie należą do tego samego klastra, to znaczy, że jakby zaliczamy je do tej kategorii, którą tutaj widać zbiorczo jako A. Czyli w obu okresach były w tym samym klastrze. Tak, znaczy możemy sobie wyobrazić takich scenariuszy kilka, to znaczy, że były zawsze w różnych klastrach, albo że były w tym samym i przestały być, albo nie były i zaczęły być. Więc to są takie cztery bazowe scenariusze dla klastrowań. I podsumowanie tego pozwala tak jakby stwierdzić przez prostą liczbę, przez prosty indeks, jaka jest stabilność. To znaczy, jeżeli popatrzymy na ten górny wzór, gdzie mamy A plus B dzielone przez A plus B plus C plus D. Generalnie wzór jest prosty. A to są te same. B to są różne. Natomiast i to występuje i w liczniku, i w mianowniku. Natomiast jeżeli dodamy do tego C i D, C i D są tak zwanymi jumperami, tak po polsku skoczkami, czyli był tym samym, przestał być, albo nie był i zaczął być. Tak? Jeżeli my nie mamy tych przeskakujących, to indeks się redukuje do A plus B dzielone przez A plus B. To nosi 1. To oznacza pełną stabilność. Natomiast gdybyśmy nie mieli tych, co zawsze byli w tym samym, albo zawsze byli w różnym, to mielibyśmy samych przeskakujących. I wtedy w liczniku jest 0, a w mianowniku jest cała reszta. Więc efekt w efekcie jakby dzielenie daje 0. Więc ten indeks jest łatwo, czy dobrze zdefiniowany między 0 a 1. 1 oznacza pełną stabilność, a 0 oznacza pełną niestabilność, pełne przeskakiwanie. Jumper similarity jest prawie tym samym, tylko nie ma elementu B, czyli nie ma tych different, nie, różne, czyli jest takim zoomem, takim przybliżeniem, po prostu eliminuje tych, co zawsze byli gdzie indziej i patrzy tylko na tych, co byli w tym samym i naskoczy. Więc to jest ta różnica. I ostatni slajd. Jak popatrzymy na to, jak to można analizować. Myśmy dla tego rynku nieruchomości mieli 10 lat. To było 2016 do 2015. To były dane z rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta i dane z aktów notarialnych, więc to nie były dane ofertowe. I myśmy rzeczywiście modelowali te współczynniki, czyli co wpływa rzeczywiście na tą wycenę i modelowali te subrynki, to znaczy na ile te subrynki rzeczywiście stały w tych samych miejscach. I jak popatrzeć, taki najsilniejszy wskaźnik to jest 0,71 tutaj, bo pomiędzy rokiem 6 i 7. I to pokazuje, że mniej więcej no, prawie 3/4 tak, tej stałości zostało, czyli ta stabilność jest na poziomie 70%. Najniższą stabilność, jaką tutaj widzimy, to jest w granicach 37. I to, co jakby nam się wydaje, myśmy nie doszli dlaczego, to widać, że ten drugi rok jest taki dużo bardziej jasny. I wydaje się, że albo było zupełnie jakieś załamanie na rynku i jakby nie ma żadnej stabilności, takiej porównywalności, albo to było coś nie tak z danymi. Natomiast no to dane były z oficjalnego rejestru, więc trudno jakby na nie narzekać. Natomiast one to wciąż wydają się takie trochę podejrzane w sensie stabilności, tak? Więc to jest też taka metoda, powiedzmy, walidacji danych. Natomiast to, co też widać, tak, że im bliżej jest tej przekątnej białej, to są oczywiście obserwacje z roku na rok, więc pokazuje, że taka stabilność czasowo-przestrzenna z roku na rok jest dość wysoka, to jest w granicach 60-70%. Im bardziej odchodzimy w stronę narożników, tym to są przeskoki wieloletnie. 2 lata przeskakujemy, 3 lata przeskakujemy, 4 lata, tak? I ta stabilność spada. To pokazuje, jakby konkluzja z tego jest taka, że
stary model jest kiepski, bo się zmienia. Tak? Mamy po prostu pewną dynamikę procesów gospodarczo-społecznych. Tutaj mówimy o wycenie nieruchomości w Warszawie. To po prostu nie jest to samo. Tak? Czyli jeżeli mamy stary model sprzed wielu lat i próbujemy mówić, że jakby nim możemy wycenić nowe nieruchomości, to jest nieprawda po prostu. Tak? Czyli ta stabilność czasowo-przestrzenna klastrów jest tutaj raczej niska. Ale to jest fajna metoda do modelowania w ogóle wielu rzeczy. Sam artykuł w ogóle proponuje tę metodę, bo do tej pory nikt tego tak nie robił, nie próbował tego tak rozwiązywać. To było jedno z takich pytań badawczych, jak w ogóle, w jaki sposób modelować stabilność czasowo-przestrzenną klastrów. Ja się zajmuję metodologią, stąd takie rozwiązania, takie one są ilustrowane jakimiś przykładami. Więc tak naprawdę konkluzje są takie z samego tego badania empirycznego, to, że można badać tą stabilność czasoprzestrzenną właśnie klastrowania. To jest bardzo przydatne w różnych jakby problemach wykorzystania gruntu, terenu, tak, czy organizacji miasta. No i tak naprawdę w tej takiej tematyce miejskiej, tak, która jest coraz bardziej jakby rosnąca, można badać na sposób wszelakie trendy miejskie, mobilność, segregację mieszkaniową, kumulowanie się bogactwa, efekty rewitalizacyjne, czy tak by, tą równość dostępu do mieszkań. Więc to rzeczywiście pokazuje, że te nowe metody pozwalają odpowiadać na nowe pytania, bo w ramach jakby istniejącego toolboxu, tak jakby, czy narzędzi statystyki, no nie udałoby się na takie pytania odpowiedzieć. No i wydaje się, że to będzie przyszłość, więc warto rzeczywiście zerkać w stronę tych bardzo nowoczesnych metod ilościowych, które po prostu pozwalają stawiać nowe pytania i dawać nowe odpowiedzi. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę prezentację i również za ten przykład. I z mojego punktu widzenia te przykłady dają nam lepszy ogląd tego, do czego te metody mogą być stosowane. Dlatego bardzo jestem wdzięczna za to. Otwieram dyskusję i tak jak rozumiem, pani profesor, można zadawać pytania. Tak, dotyczące tej prezentacji, dotyczące Państwa spostrzeżeń. Także zapraszam do zadawania pytań tutaj z sali i też będę obserwowała czat, czy się pojawiają jakieś pytania. Profesor Herbst. Trochę może prowokacyjna, ale nie, ale nic nie można z tym zrobić. Czy macie te prawa stać na teoretyczne? Myślę, że skoro wszystko można, to jest nie opieramy się na, nie stawiamy żadnych hipotez, nie staramy się zadać szczegółów pytań, tylko po prostu prowadzimy coś w rodzaju data mining, tak? Czyli po prostu rozpadamy działanie algorytmów, tak? I coś z tego wychodzi albo nie. Czy ty widzisz takie zagrożenie związane z uczeniem maszynowym, że badania ilościowe są jeszcze bardziej teoretyczne, czyli jeszcze mniej będą polegały na weryfikowaniu hipotez, a bardziej na tym, żeby cokolwiek zauważyć i przekształcić to w tekstach? Tak, ja przygotowuję pytanie, ale myślę, że odpowiadam za chwilę zbiorczo. Tak, jeżeli pan przyszedł później, ja rozumiem, że mam pytanie. Proszę bardzo. Mogę, tak? Nie wiem, czy to się nadaje na pytanie. Raczej stwierdzam pewien fakt. Mianowicie w 1985 roku mniej więcej małe mieszkanie typu kawalerka kosztowało 20 tysięcy złotych. Dla nas jest to kwota absurdalna. Powiem więcej. Wzrost tych kwot w bardzo krótkim okresie czasu, uległ zdecydowanej zmianie. Czyli te trendy są trudne do wyłapania. Na ile to się wszystko zmieni. A teraz wróćmy do dzisiejszych dni. Powstają pewne osiedla w dosyć unikalnych miejscach.
na przykład w Wisłą, gdzie zainteresowanie klienta, one są pewne oprzyrządowane, to znaczy mają na przykład na dachu teren rekreacyjny, no cudownek. I ceny tam są na pewno nieporównywalne do ceny apartamentów no w innych miejscach w Warszawie. Chodzi mi o to, na ile te badania, one są bardzo ważne. Absolutnie się z tym zgadzam. Tylko, że wiarygodność ich jest płynna. Nie miałbym tu sformułować jasne pytanie tych dwóch zagadnień. Mianowicie, oczywiście klienta docelowego interesuje to, na ile może wierzyć tam, prawda? I żeby tym trendem on tak. No. Nie umiem sprecyzować jasne pytanie. Może pani, nie musi się pani ustosunkować. Bo to trochę tak zawiłe przekazał. Nie, nie jest zawiłe. Dziękuję. Wszyscy są kuchą nieśmiali. To jest bardzo ważne pytanie. Ja może odpowiem w międzyczasie. Dobrze, może ja jeszcze zadam jakieś pytanie, bo mnie zainteresowały najbardziej te przykłady. I tak myślałam sobie, czy mogłaby pani profesor zaproponować teraz, myśląc o tych nowych metodach, jakieś badanie tych nowych trendów związanych na przykład z napływem uchodźców. Czy przychodzą pani do głowy jakieś badania i zastosowanie metod, które mogłyby pokazać nam coś innego niż badamy za pomocą wywiadów, za pomocą metod jakościowych. Jak to pani profesor widzi? To jest moje jedno pytanie. A drugie, interesuje to pytanie techniczne do tego przykładu. Jakie to były zmienne, które były badane, które były uwzględniane w tym badaniu? I tak jak chciałam zapytać też o tę hipotezę, ale Mikołaj trochę mnie wyprzedził o tą hipotezę, która była w tym badaniu, takie tradycyjne podejście. Czy ona była, czy coś było zakładane? Tak. To są moje pytania. Dziękuję. Jeszcze tak? Krótko dodał pani wypowiedzi, mianowicie ciekawa sprawa. Zainteresowanie rynkiem mieszkań poprzez Ukrainę było bardzo wysokie w okresie przed pandemią. Dziwne jest zjawisko. W ciągu jednego roku to Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi pilotować. Sprzedano nam, nie pamiętam tej chwili, ale duża cyfra, naprawdę. Proszę mówić, nie milion oczywiście, ale. I w stosunku do poprzednich lat. I to też miało na pewno wpływ na wysokość ceny. No tutaj różne rzeczy działy się wyprzedzające. Ale przed pandemią jeszcze. Różne rzeczy działy się wyprzedzająco, bo trzeba pamiętać, że ta wojna nie zaczęła się 24 lutego. 4 miesiące temu. Nie, ona się wtedy nie zaczęła. Różne ruchy działy się również wcześniej. Ja na przykład teraz czytałam na temat relokacji przedsiębiorstw z Ukrainy do wschodniej, do Ukrainy zachodniej i również do Polski, to te ruchy działy się już znacznie wcześniej, od 2014 roku. Różne firmy również przed samym wybuchem tej eskalacji przeniosły swoją działalność do Łodzi na przykład, czy do Gdańska. Także my to postrzegamy czasowo, że to trwa bardzo krótko. Dla Ukraińców trwa to znacznie dłużej. Także ja bym w ten sposób, przepraszam, że tak wyprzedzająco odpowiadam, ale to jest akurat temat moich zainteresowań obecnie. No dobrze, to jeżeli chwilowo nie ma więcej pytań, to mamy czas. No może ja o, profesor Hryniewicz, proszę bardzo. Nie, to ja mam też takie pytanie, trochę spostrzeżenie, nie za bardzo na temat, ale a propos tych metod. Pani profesor, to jest taka sprawa, że co zauważyłem mianowicie, że te wszystkie współczynniki, o których pani opowiada, no to one są, one mierzą co? A wiarygodność, no są oparte na pewnych miarach wiarygodności, poziom istotności statystycznej. Jeżeli spełnia kryteria istotności statystycznej, to współczynnik jest wiarygodny. No co? Nie. No nie, no poziom istotności. Współczynnik, prawda, regresji i tutaj mamy w tabeli drugą kratkę, jest poziom istotności 0,1-0,5. Jest istotny statystycznie, albo nie jest tak. Do czego masz na to mi trochę inaczej na to patrzymy, więc ja spróbuję odpowiedzieć. No to
uwagę, może panią to zainteresuje, bo to może to będzie, bo tak. Te wszystkie, no co obserwujemy, cała kmara artykułów z pomiarem statystycznym i cała masa współczynników, na przykład regresja albo korelacja, no tak się układają. No i jak jest próba 10, no 20 tysięcy, to one wszystkie są istotne. 0,004 to już jest istotne. No ale jak przychodzi co do czego, jak przychodzi tak do głębszego zastanowienia się, no co ten współczynnik znaczy dla ludzi. I to sprawdziłem jakiś czas temu, na przykład 0,04. 0,04 to mniej więcej albo się, no pomiędzy A i B. Grupa, która pomiędzy własnością A, cechą A, cechą B. No to jak się okazuje przy tym współczynniku, no to różnice pomiędzy grupami są wyraźne, istotne. Grupy się różnią. A jak się sprawdzi, co to znaczy dla ludzi, to okazuje się, że grupa A różni się od grupy B 2-3 punktami procentowymi. To jest, co to jest za doniosłość społeczna? To jest żadna doniosłość społeczna. To oznacza, że te grupy są identyczne. I w efekcie mamy olbrzymią macierz, która nam mówi, że no, macierz o wartości poznawczej artefaktów próżni zawieszonych. Bo tu mam takie pytanie, postulat, panie profesorze, może by teraz, jak już taka finezja jest tych współczynniczkach, że już one modelują, konwertują, mielą, biorą, no wszystko, to by teraz zacząć to od drugiej strony badać. Co one tak naprawdę oznaczają? Bo jak się na artefakcie opiera prognozę, no to wiadomo, co z nim będzie. No nic. Może by tak od tej strony zacząć. Taki postulat. Bo pani profesor się zna. Mamy tu pytanie na czacie. Widzę panią profesor Waldomańską. Czy pani profesor chciałaby zabrać głos? Dzień dobry. Ja tylko na to samo pytanie. Witam bardzo serdecznie, ponieważ sama często korzystam z różnych metod analizy przestrzennej. Może nie tak bardzo zaawansowanych, związanych z czytaniem z obrazów, map, ale raczej tych takich bardziej tradycyjnych, nastawionych na rozpoznanie pewnych relacji w przestrzeni. To moje pytanie jest, czy te wszystkie metody, które pani profesor Kopczewska pokazuje, są już dzisiaj dobrze oprogramowane. Podejrzewam, że jeśli tak, to w programie R. I czy ewentualnie w pani profesor książkach, które już mamy na rynku lub ewentualnie przyszłych, będzie można znaleźć dobrze opisane metody i jak praktycznie już je korzystać, na przykład jak wykorzystywać je w programie R. Dziękujemy. Poczekamy, czy są jeszcze jakieś pytania. Jeżeli nie, to możemy zacząć pierwszą rundę, może potem jeszcze, jeżeli będzie czas, będziemy czekać jeszcze na dodatkowe pytania. Ja dziękuję bardzo za te wszystkie pytania i jakby widać, że to jest bardzo ważna dyskusja i czyli nie chciałabym się absolutnie usprawiedliwiać, natomiast rzeczywiście myśmy się spotkali tylko na 1,5 godziny, a nie na seminarium, nie wiem, tygodniowe, gdzie moglibyśmy rzeczywiście wniknąć we wszystkie szczegóły. I jakby idąc po kolei, to jakby pan profesor Herbst zapytał o to, czy ta finezja badawcza nie w jakiś sposób nie eliminuje hipotez badawczych, czy w ogóle takiej teorii. Ja bym powiedziała, no to zależy trochę od badacza z jednej strony, a z drugiej strony od edytorów czasopism, którzy akceptują, bądź nie akceptują badania. Znaczy ja sama tak jakby działam w obu obszarach, to znaczy zarówno w proponowaniu metodologii, metod ilościowych, ale też w stawianiu hipotez i prowadzeniu badań naukowych, które jakby mają ten fundament ekonomiczny bardzo silny i są bardzo teoretyczne. Więc jakby, skoro ja tak robię, to pewnie jakby inni są też tacy, którzy tak robią i to tak zupełnie nie zniknie. Natomiast oczywiście tak jakby, to jest pewien znak czasu, tak? I pewne trzeba sobie powiedzieć, że pewnie większość badaczy takich, którzy bardzo silnie używają machine learningu, to są raczej osoby młodsze niż starsze. To wynika po prostu z samego kształcenia, czy jakby fascynacji nowymi metodami. I
Ja myślę, że każdy z nas, jak popatrzy na ścieżki kariery akademickiej, to najczęściej jakby widać taką prawidłowość, tak? Że na początku jest fascynacja metodami, później danymi empirycznymi, gdzieś tam później przychodzi teoria, a później się gdzieś to wszystko łączy, a na końcu jakby najczęściej mówimy o takiej filozofii tych badań, tak? czy znaczeniu dla rozwoju nauki. No to są pewne fazy tego rozwoju. Więc rzeczywiście można jakby sądzić, tak, że jeżeli mamy jakby dominację badaczy młodszych, to oni mogą w jakiś sposób być mniej teoretyczni, ale ja bym się tego tak nie obawiała, więc wydaje mi się, że edytorzy czasopism, którzy jednak pilnują tego, co się publikuje, bo to od nich zależy tak naprawdę, co staje się jakby treścią publikowaną, myślę, że tak by dbają o to dostatecznie dobrze. I czasopisma naukowe mają olbrzymią świadomość tego, że nie można uciec od teorii i ja bym się tego nie obawiała. Natomiast to, co też jest ważne, że to nie jest tak, że można w jednym artykule czy w jednym badaniu pokazać wszystko. To znaczy są ci, którzy proponują metody i później są ci, którzy jakby te metody przepływają na nowe teorie czy wykorzystanie tego w badania. I to są jakby zupełnie inne podejścia badawcze. Tak? No, i trudno tak jakby oczekiwać, żeby to było zawsze wszystko w jednym. Tak? No, myśmy na tym dzisiejszym seminarium jakby były po prostu pokazane metody, tak jakby to, co się pojawia. Natomiast nie. To znaczy, to jest fajne pytanie prowokacyjne, myślę, że warto to pamiętać, ale ja myślę, że... Takie mam wrażenie, jakieś podejście. Wspomniałem się o konferencjach, czy tam już konferencja taka metodologiczna, gdzie przedstawiono parę do badaczy, bardzo skomplikowaną, że fajnie, bo to chyba by było. I po prostu to jest to pytanie, drugie pytanie, no ale czego to można użyć? W ogóle badaczy, to znaczy zrozumienia problemu po obu stronach. Idealnie to jest jak jakby rozumie się wszystko, to znaczy tak jak mówisz, nie zostawia się tylko badaczom empirycznym, ale jakby rozumie się i raz się proponuje metodę, raz się proponuje jej zastosowanie. Ja staram się tak robić w swojej praktyce badawczej, więc to przynajmniej jakby tu jest taki mały kamyczek do ogródka, że to będzie w jakiś sposób zintegrowane, teraz realizuje grant encenowski, który jest absolutnie teoretyczny, tak? I dotyczy właśnie ekonomii czy korzyści gęstości. Ale on wymaga nowoczesnego instrumentarium, bez tego realizacja tych badań byłaby niemożliwa. Idąc tutaj do drugiego pytania tutaj pana o zmiany cen mieszkań. To znaczy, rzeczywiście pan widział tylko tą część powiedzmy empiryczną, gdzie mówiłam o przykładzie, który wykorzystuje te metody powiedzmy uczenia maszynowego. Natomiast jakby mówiąc nieco szerzej, pan dotknął bardzo ważnego aspektu, jakim jest modelowanie w czasie i w przestrzeni. I tutaj są dwie rzeczy, znaczy modelowanie w czasie i w przestrzeni łącznie i to jakby oznacza tak naprawdę modelowanie czterowymiarowe, bo my mamy pewne właściwości, znaczy cenę mieszkań, czy jakąkolwiek inną cechę, tak? To znaczy mamy jakieś zjawisko, które nie dość, że jest w jakimś miejscu, to jest jeszcze zmienne w czasie. Tak? I to jest tak naprawdę już czterowymiarowe. I powiem szczerze, że metody wciąż bardzo słabo nadążają za tym, tak? I cała ta metodologia jest bardzo uboga. To znaczy, jak się przejrzy to, co jest dostępne, to w zasadzie to jest zawsze jakieś takie klatkowanie, to znaczy dzielenie na jakieś okresy, najczęściej lata kalendarzowe i modelowanie tego ze wszystkimi niedoskonałościami. Więc tak jakby widzenie szersze i umiejętność tak jakby odpowiedzi na te pytania jakby jest wciąż do zrobienia. I ja myślę, że tutaj to się w wielu pytaniach przejawia, to znaczy pomiędzy pewną widzeniem pewnych ogólnych trendów, a widzeniem szczególnych obserwacji. Tak? I to jest zawsze tak jakby w nauce, tak? Że możemy mieć tą mikroskalę, jakąś mezoskalę i makroskalę badań. Tak? I to, o czym ja dzisiaj mówiłam, tak? to w żaden sposób nie dotykało, znaczy, pomimo, że to były mikrodane, to były takie jakby szukanie megatrendów. Czyli pewnych generalizacji. Tak? To jest jeden ze sposobów badawczych, tak? Ale on absolutnie nie wyczerpuje jakby wszystkich podejść badawczych.
Natomiast jest to jedna z opcji, która jest dostępna, natomiast ona jest zawsze kusząca, dlatego że pozwala pokazać ogólny trend. Tak? Natomiast zawsze z tym zastrzeżeniem, z tą gwiazdką na dole, że szczególnie, tak jakby to mogą mieć różne jakby odstępstwa od normy. I jakby trudno powiedzieć, że na pewno wszystkie obserwacje i wszystko zawsze będzie się zachowywało zgodnie z trendem. I to dotyczy też outlierów, to o czym Pan mówił, te apartamenty w świetnych lokalizacjach. Jakby one nigdy nie będą stanowiły elementu masowego, tak? Bo świetne lokalizacje są najczęściej jakby unikalne. Więc tak jakby patrząc na to z perspektywy metod ilościowych, mamy pewną masę, tak? Która jest statystycznie do siebie podobna i mamy jakieś obserwacje nietypowe, które są niepodobne. Tak? No i teraz tylko pytanie, jak my zaadresujemy jakby te problemy i spróbujemy to uogólnić. Tak? Bo tak naprawdę jakby wiecie się wyłącznie o uogólnianiu, tak? O uogólnianiu i poszukiwaniu trendów z pełnym rozumieniem, że to w jakiś sposób zaciera te szczególne rzeczy. Ja bym przeskoczyła na razie pytanie pani profesor i przeszła do pytania pana profesora Kliniewicza o istotność statystyczną, tak? Tylko pokręciłam głową. Znaczy, cały machine learning i te nowoczesne metody trochę zawiodły się na takim bardzo klasycznym podejściu właśnie tej istotności statystycznej. No, istotność statystyczna jest bardzo ściśle związana ze spełnianiem warunków, to znaczy ze zgodnością, z rozkładem najczęściej normalnym i odpowiednimi parametrami rozkładu. I tak często jest to niespełnione, że badacze sami widzą, że bardzo trudno jest stosować te metody klasyczne. One są niesamowicie popularne, natomiast jak się podmówię głębiej, oczywiście widać że większość tych założeń nigdy nie jest spełniona. I to, co oczywiście jest i ja mam na tego olbrzymią świadomość, na pewno Państwo też, tak? W 2016 roku pojawiło się tak zwane ASA Statement. ASA to jest American Statistical Association, czyli Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne, które wydało pewne oświadczenie na temat P-value. To było powiązane też z taką pewną kampanią informacyjną, która się toczyła na łamach Nature, gdzie opublikowano 40 artykułów w Nature i w bardzo dobrych czasopismach statystycznych na temat P-value. To, o czym pan profesor mówił. Tak? I tutaj rzeczywiście widać olbrzymie problemy weryfikacji istotności statystycznej, po pierwsze. Widać, że nauka też doszła do pewnej granicy i pewnej granicy też szafrowania w tych danych. A wiele badań na przykład wykazało nieciągłość P-value, to znaczy niewiele badań wskazuje P-value przed 0,05 i po 0,05. Tak jak jest nieciągłość w maturach na przykład, że jak jest próg 30%, to prawie nikt nie ma 29,31, tylko mają zawsze w jakimś rozstrzale, żeby nie było im przykro. To zresztą każdy może zerknąć sobie w wynikach maturalnych. Podobnie jest P-value. To jest jasne, tak, to jest od 6 lat na rynku, że jest duży problem. To, o czym pan profesor mówił też o istotności Big Data, absolutnie tak. Znaczy, mamy większość tych danych, to oczywiście to wszystko jest coraz bardziej istotne, a niekoniecznie doniosłe społecznie, tak? Czyli rzeczywiście te różnice tak fundamentalnie nie są wcale takie duże, ale są istotne statystycznie. Samo uczenie maszynowe uciekło z istotności statystycznej i angielski termin to jest importance, tak? Czyli o ile w ekonometrii mówimy significance, to w uczeniu maszynowym jest importance, czyli taka ważność. I to wydaje mi się jest trochę bliższe temu, o czym mówił pan profesor. To znaczy nie próbuje się tak właśnie prawie aptekarsko badać tego podobieństwa czy zróżnicowania w grupach, tylko próbuje się rzeczywiście widzieć taką szerszą perspektywę znaczenia danych zmian. I to chyba jest pewien taki postęp w ogóle taki fundamentalny, jeśli chodzi o same metody ilościowe, że te rzeczy się pojawiły, tak się próbuje na to patrzeć. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest jakby krok do przodu, to znaczy zaczyna też dostrzegać to, o czym pan profesor bardzo, bardzo rozsądnie mówi. I wracając do pytania pani profesor Olechnickiej, to znaczy co można w modelowaniu uchodźców, tak? To znaczy w ogóle jaką nową wiedzę. To znaczy, ja widziałam, nie wiem, Państwo być może też by mieli okazję w prasie to zauważyć, światła nad Ukrainą. Nie wiem, czy trafiło Wam się to zdjęcie, ale było takie dość przerażające zdjęcie, jaka Ukraina jest ciemna po prostu w trakcie tej wojny. Tak samo oczywiście wynika z obawy przed bombardowaniem. I wydaje się, że miejmy nadzieję, że jak zaraz się skończy ta wojna, tak, to włączenie tych światł niestety pokaże zniszczenie.
pokaże poziom rozwoju, czy ten spadek rozwoju gospodarczego, który wydarzył się na tamtym terenie, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ściśle powiązane. Jest sporo takich badań, które pozwalają złapać. Natomiast to oczywiście nie dotyczy jeszcze migracji, tak? No to migracje są o tyle trudne i wciąż tak jakby są takim obszarem nie do końca zagospodarowanym, że tak jakby złapanie informacji, kto się gdzie przemieszcza, jest bardzo trudne. To, co byłoby możliwe w jakiś sposób, i robią to na przykład Chiny, to jest po prostu śledzenie danych z telefonów komórkowych. W Polsce też tak nie było. Też są takie badania, natomiast to jest podstawowy problem, że to są dane prywatne, tak, które są bardzo, bardzo wrażliwe i one wciąż nie są chętnie udostępniane. I dopóki tak naprawdę nie przejdziemy tej bariery administracyjnej, takiej, że możemy te dane rzeczywiście mieć łatwo dostępne, to tutaj tak jakby my nie mamy źródła informacji. Tak? To znaczy te wszystkie metody działają świetnie, jak mają informacje za szybko. Tak więc to, co możemy mieć tak jakby z informacji poza telefonami komórkowymi, no możemy mieć zdjęcia satelitarne, możemy mieć użycie wody na przykład w wodociągach, możemy mieć światła w Polsce, tak? Więc możemy próbować być może takimi danymi, które będą danymi masowymi, tak? Modelować jakby ten napływ, tak? I pewnie to byłby taki pierwszy krok. Ale to się robi, tak? Znaczy miasto też modeluje w oparciu o te dane. Natomiast rzeczywiście tak na szybko to mi nie przychodzą takie inne bardzo dobre pomysły, jakby złapać migrantów, w szczególności ze względu na ten brak danych. Tak? No bo ostatnio pojawiła się właśnie mapa Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, która pokazuje właśnie przestrzenny rozkład migrantów, właśnie, że oni się skoncentrowali w dużych miastach i oczywiście to może być duży problem dla rozwoju tych miast, że są obszary, gdzie jest ich mniej, gdzie jest ich więcej, jest ta kumulacja, no ale wiadomo, że to jest wszystko bardzo ułomne, tak, te dane spisowe o PESEL-ach, to jest wszystko jeden moment, tak, to jest chwila i za chwilę to się zmieni, więc dlatego o to pytam, jakie dane mogą być wykorzystywane i jak tutaj mogą... Wydaje mi się, że nie jesteśmy Szwecją, tak, która śledzi obywateli. Nie mamy takich danych, znaczy one są, przynajmniej ja nie mam świadomości, żeby one były jakoś bardzo dostępne. I ostatnie pytanie, które mamy z online, to od pani profesor Baldomańskiej, książka, tak, nie wiem na ile to było dobrze słyszalne, rzeczywiście w 2020 roku w listopadzie pojawiła się książka mojej zespołu w przestrzennych metodach ilościowych, cegła taka, bo to ma 700 stron, ona została równolegle wydana w Routledge, po angielsku i ona jest dostępna zresztą w Uniwersytecie Warszawskim jako e-book w ramach naszej biblioteki, więc w papierze jest dostępna w bibliotekach na półce, a online w wydaniu elektronicznym jest w wersji angielskiej. One się różnią tylko ilością obrazków, Rutledge zażyczył sobie połowę obrazków, więc ta polska powiedzmy jest bardziej kolorowa. Natomiast pytanie o następną książkę. Bo rzeczywiście cały problem polega na tym, jak tego użyć, to znaczy jak rozumieć te metody, jak ich użyć i co z tego wszystkiego wynika. Ja staram się takie publikacje tworzyć, natomiast to wynika niestety z twardego ograniczenia pod tytułem 24 godziny na dobę. No i wydaje się, że tutaj parę lat musi upłynąć, chwilowo realizuję 2, nawet 3 granty i najpierw te granty muszą się zakończyć, one mają priorytet, ale jestem pewna, że po nich książka nastąpi, więc myślę, że w granicach 2026 albo 2027 z pewnością książka o przestrzennym uczeniu maszynowym w ER się pojawi w wersji polskiej i angielskiej, ale to jest najwcześniejszy horyzont czasowy, jaki widzę. Zresztą moja pierwsza książka do ekonomii przestrzennej była z 2006 roku, na drugie wydanie, które pojawiło się w 2020. Ja znalazłam czas po 14 latach, zachowując 5% treści. To rzeczywiście się bardzo zmienia, ale to niestety jest bardzo, bardzo czasochłonny element badawczy. Tego się nie da napisać na kolanie, trzeba sporo tych doświadczeń zebrać, żeby to było wartościowe dla czytelnika, więc no nie mam dobrej wiadomości dla pani profesor Baldomańskiej. To chwilę zajmie, ale, no, ale cóż. No, trzeba śledzić artykuły. No dobrze, dziękujemy za te odpowiedzi. Mamy jeszcze chwilę na to, żeby pojawiły się nowe pytania do pani profesor, więc jeszcze tutaj pan jeszcze, proszę.
Krótko. Ja już kiedyś zadawałem tego typu historię, że nadawałem rozgłos takiej historii, że środowiska akademickie, czyli profesorowie, naukowcy są na bardzo wysokim poziomie, ale nie ma kontaktu pomiędzy tym środowiskiem, a środowiskiem decyzyjnym, czyli rządowym, ministerialnym, tego typu. Mi nie chodzi o to, żeby wasza działalność była medialnie słyszalna. Ma być współpraca między naukowcami, a tym, którzy są decydentami. I tego bym życzył, to znaczy chodzi mi o to, że, bo ja jeszcze raz podkreślę, gdzie nie jestem, na jakiejkolwiek konferencji, wypowiedzi naukowców są bardzo precyzyjne, bardzo na wysokim poziomie i słyszalne o dziwo na świecie, a w naszym kraju nie. Raczej traktujemy jako komentarz. Ja myślę, że my mamy naszą misję. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę. Naukowcy mają to wdrukowane w swoje DNA, także rozwijają, wspierają. Taka jest nasza misja zawodowa. A kto chce z tego korzystać, to korzysta. No tak, tak. To mogę powiedzieć, że znane są nawet pojawiła się taka książka War on Science, tak, która mówi o tym, że no niestety nauka istnieje, są badania, a niestety rzeczywistość i to, jak postępują rządy, jak postępują społeczeństwa, czasem stoi w zupełnej kontrze do tego, co mówi nauka. I są takie tendencje, także... Ale to nie jest nasza wina. Tak, no, ten problem współpracy nauki z otoczeniem jest bardzo, bardzo głęboki. Tak? To jest bardzo trudne, to nie polega tylko na tym, że my nie wiem, na przykład artykuł pani profesor napiszemy w formie akapitu najważniejszych wniosków, no tylko właśnie ktoś jeszcze musi z tym artykułem dotrzeć do odpowiednich osób, te osoby muszą zechcieć to przeczytać, a wdrożenie no to już jest w ogóle kolejna rzecz. My przez bardzo długi czas w Euroregu byliśmy punktem kontaktowym programu ESPON badawczego, więc dokładnie wiem, jakie problemy i jakie wyzwania stoją przed osobami, które próbują tłumaczyć naukę na język osób podejmujących decyzje. To jest naprawdę, to jest po prostu oddzielna dyscyplina, to jest oddzielne zadanie moim zdaniem, do którego trzeba mieć szczególne predyspozycje. Kiedyś no tutaj profesor Olejniczak u nas używał takiego sformułowania brokerzy wiedzy, tak? Że są osoby, które są tymi brokerami wiedzy i to one mogą właśnie, to tak brzmi górnolotnie, nieść ten kaganek oświaty, to znaczy no, po prostu promować naukę, promować te wyniki badań, ale w taki sposób, żeby one właśnie były zrozumiałe dla no i skłaniać do wykorzystywania tych wyników, więc to jest bardzo trudne. Ale dziękujemy za ten głos. Jeżeli nie ma więcej pytań, to pozostaje mi podziękować bardzo za tę prezentację, za naświetlenie nowych możliwości. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Państwa na tygodnie.